Ja już przyjechałem, to już straż była, policja była, no gdzieś wybuchł gazu, był na pierwszym piętrze. A ja mieszkam tam na drugim, ale po drugiej stronie. No. U mnie drzwi wywaliło, zamki podniszczone, no i tak jakoś my zrobili te zamki. Także je można zamykać. A co teraz z mieszkańcami, bo chyba tutaj nie mogą wrócić, prawda? No nie wiem, no właśnie też idę do domu zobaczyć, czy wziąć coś ze sobą, czy jak to wygląda. No. O godzinie 18.38 dyżurny stanowisko kierowania komendanta miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Sosnowcu za pośrednictwem Wojewódzkiego Centrum Powiadomienia Ratunkowego otrzymał zgłoszenie dotyczące wybuchu gazu w budynku wielorodzinnym przy ulicy Mariackiej. Po przyjeździe na miejsce zdarzenia w wyniku rozpoznania ustalono, że doszło do wybuchu butli z gazem i jedna osoba została poszkodowana. Jednocześnie doszło do uszkodzenia ściany działowej w budynku. Przybyły na miejsce zdarzenia przedstawiciel powiatowego nadzoru budowlanego zdecydował o wyłączeniu z użytkowania 4 mieszkań, w których łącznie mieszkały 4 osoby. Dla jednej osoby został zorganizowany lokal zastępczy, natomiast pozostałe osoby udały się do swoich rodzin.